1. Witam wszystkich bardzo serdecznie na drugim spotkaniu z cyklu Live Talk. Ja nazywam się Tomek Krawski, a dzisiaj naszym gościem jest Jakub Józef Orliński, kontratenor. Dokładnie. Witam cię. Witam cię bardzo serdecznie po raz kolejny. Bo pięknie w ogóle powiedziałeś moje całe imię i nazwisko. Bardzo mi się to podoba. Słuchaj, zacznijmy od samego początku. Tak. Jak to się zaczęło? Co byś chciał wiedzieć? Chciałbym wiedzieć, jak młodemu człowiekowi nagle przyszedł do głowy pomysł: hej, chcę śpiewać piękne, XVIII-wieczne pieśni. Zacznijmy od tego, że nie wszystkie są piękne. I nie wszystkie są z XVIII wieku. No dokładnie. Słuchaj, dużo rzeczy robiłem, jak byłem dzieckiem. I jedną z tych rzeczy było właśnie, że uczęszczałem do chóru chłopięco-męskiego, Gregorianum. Amatorskiego, więc tak naprawdę to były takie spotkania, wiesz, że sobie robisz tam jakąś muzyczkę, sobie śpiewasz z tymi innymi dziećmi, więc super w ogóle się wytworzyła taka grupa, jeździsz z nimi na różne wyjazdy po całej Polsce, ale też za granicę i mnie to jakoś tak fascynowało i myślę, że to jakoś tak, nie wiem, z jakimś tym moim systemem emocjonalnym strasznie jakoś współgrało, że rzeczywiście czułem olbrzymią satysfakcję, nawet wykonując te takie, wiesz, no dość proste, renesansowe wtedy jeszcze jakieś tam piosenki, a później trochę bardziej skomplikowane, jak stałem się troszkę bardziej zaawansowany i starszy i ten głos się rozwijał, a w międzyczasie, wiesz co, ja też dużo bardzo innych rzeczy robiłem. Ja strasznie lubię robić rzeczy ogólnie i próbować, więc jakieś rolki wyczynowo, deskorolka, snowboard, narty, wiesz, tenis, później breaking, akrobatyka, capoeira, więc jakby trochę narobiłem rzeczy, ale jakby cały czas w tych wszystkich próbach jakby odnalezienia jakiejś takiej fajnej rzeczy, którą bym chciał robić na życie, był ten chór. Była ta muzyka dawna i jak poszedłem do liceum plastycznego na Żoliborzu, bo cała moja rodzina jest jakby taka, wiesz, no są artystami, architekci, rzeźbiarze, malarze. Nawet moja babcia robi protezy, wiesz, zęby rzeźbi, więc to też się liczy. No? Więc ja myślałem, że znajdę ten talent i rzeczywiście uczyłem się rysować przez te 2 lata, ale no, to była jakaś taka komedia, że no, wiesz, ja byłem z ludźmi w klasie, którzy rysowali, wygrywali jakieś konkursy, wysyłali ich do Paryża, żeby sobie poszli do Luwru, a ja miałem tak, że to była taka trochę klasowa nasza sytuacja, że po każdych zajęciach podchodzili do mojej sztalugi, żeby się troszkę pośmiać, no bo rzeczywiście to były takie ludziki jak z przedszkola, wiesz, patyczki. Więc stwierdziłem na trzecim roku, że nie, że się nauczę do historii, do matury z historii muzyki i spróbuję pójść do naszego uniwersytetu tutaj warszawskiego. No i taki był początek jakby tego, a no i później było masę przygód i wybojów. I przeskoczmy już, może nie opowiadajmy o Uniwersytecie imienia Fryderyka Chopina. Tak, możemy przeskoczyć. Przeskoczmy, jak stałeś się profesjonalistą? Myślę, że zapał i taka pracowitość u mnie jest, że ja naprawdę mam coś takiego, że jeżeli coś robię, to chcę to robić tak na maksa, że 100% od razu w to wkładam. Więc długo, długo to trwało, ale wypracowałem w sobie jakby ten profesjonalizm taki, że rzeczywiście byłem przygotowany już po jakimś czasie, żeby robić właśnie te konkursy międzynarodowe, żeby pojechać właśnie na swoją pierwszą produkcję do Niemiec jeszcze na 5. roku studiów, gdzie jakby zaczęła się taka moja trochę międzynarodowa kariera. No a później z kolei właśnie ten wyjazd do Stanów. No ja jednak studiowałem w The Juilliard School, która jest, mówią, że najlepsza na ziemi. No ja się z tym zgadzam i nie zgadzam. Po prostu dobre miejsce i dobrzy ludzie i no, mnóstwo pieniędzy przede wszystkim. Oni mają pieniądze, żeby zapraszać najlepszych jakby profesorów na ziemi, więc to rzeczywiście robi tak zwaną robotę. A jaki jest klimat w tej szkole? Czy to jest taki bliżej fame, czy bliżej Whiplasha? Powiem ci, że może kiedyś bardziej Whiplasha, ale czasy się zmieniły i ta poprawność polityczna w Ameryce jest na takim levelu, że no nie ma mowy w ogóle o takich sytuacjach. No to się nie może zdarzyć po prostu. Więc jest tak raczej tak elitarnie. Czujesz tą elitarność i mam wrażenie, że ta szkoła też stara się to jakby wypromować w ten sposób i stara się zrobić taki trochę, no nie wiem, ja to nazywam takim, wiesz, praniem mózgu tym dzieciom trochę, no bo jednak jest tak, że my tam żeśmy pojechali z tym moim pianistą, Michałem Bielem, jak mieliśmy już po 24-25 lat, więc byliśmy mniej więcej już, wiedzieliśmy, czego chcemy, czego nam brakuje, żeby stać się, jakby wejść na ten wyższy poziom wykonawczy, no bo jednak
coś, czego ludzie na co dzień w ogóle nie mają świadomości, ja też nie miałem o tym świadomości, jest to, że ktoś może mieć piękny głos, może w ogóle śpiewać fenomenalnie, ale ja się później zastanawiałem na przykład na takich konkursach międzynarodowych, jak to jest, że ta dziewczyna wygrała, a mi się dużo bardziej podobał tej dziewczyny głos, jak to jest? No i dopiero później się skumałem, że jednak ta dziewczyna, co wygrała, rzeczywiście może nie miała jakiegoś takiego najpiękniejszego głosu, ale ona wiedziała dokładnie, stylistycznie, jak zaśpiewać dane arie. I jeżeli chodzi o dykcję, jest masę rzeczy, które są po prostu bardzo trudne, żeby opanować dobrą dykcję, nie wiem, śpiewania właśnie w języku angielskim, ale też w zależności, gdzie został utwór napisany, więc jakim rodzajem po prostu tego języka angielskiego. Tak samo łacina, no przecież są różne rodzaje łaciny. Jest taka nasza germańska, czy właśnie włoska, amerykańska wersja łaciny. Dokładnie, więc jakby tego jest tyle opcji i żeby wejść na ten taki top level, naprawdę musisz wiedzieć dokładnie, jak wymawiać takie utwory i to sprawia, że ktoś, kto się zna, czyli dyrektorzy teatrów, jacyś menadżerzy, czy inne osoby, wiedzą, że okej, okay, no ta osoba pięknie śpiewa, ale nie ma pojęcia w ogóle o stylu, albo w ogóle, wiesz, no, jakby ten kaleczy język, no więc jakby to są rzeczy, których ja bardzo tam wciskałem w tym Juilliard i rzeczywiście spędzaliśmy z Michałem w szkole, no tak od 8 rano do północy, bo tam zamykają szkołę północy, w soboty jest i w niedzielę, tak od 11 do 11, więc wtedy krócej, ale ogólnie to były takie 2 lata takiego typowego obozu pracy. Że tego Nowego Jorku to raczej nie zasmakowałem. Dopiero później. Okej, Nowy Jork, myślę... Czy w ogóle jest w stanie ukształtować Nowy Jork ciebie, muzyka, która zajmuje się muzyką poważną? Tak. Wiesz co, bo to jest, kurczę, no jednak Nowy Jork to jest takie miejsce, które jest dość elitarne na wielu płaszczyznach, jakby nie tylko właśnie takie... No już Frank Sinatra śpiewał, że jeżeli się zrobi karierę tam, to zrobi się wszędzie. Tak, no trochę tak jest, bo tam jest taka wszechstronność i tak jakby wszystko się liczy. Jakby każdy biznes ma tam swoje jakąś taką swoją kotwicę. A rzeczywiście, jeżeli chodzi o muzykę klasyczną, no to jednak, wiesz, no masz cały ten Lincoln Center, który masz The Juilliard School, masz New York Philharmonics, masz Metropolitan Opera, masz New York City Ballet, masz właśnie Alice Tilley Hall, za chwilę masz Kaufman Center Hall, masz Carnegie Hall, więc to wszystkie te miejsca, które są tak naprawdę takimi mekkami, sanktuariami w ogóle muzyki klasycznej, są tak na, wiesz, no tutaj, patrzysz sobie, ulicę. Jest, po drugiej stronie ulicy. Więc to jest niesamowite i rzeczywiście jest tak, że jak ja tam przyjechałem i śpiewałem swój jakiś tam pierwszy koncert, w ogóle malutki, w piwnicy, gdzie każdy tam śpiewak śpiewał po 3 piosenki, jakieś francuskie chanson, tutaj jakieś właśnie niemieckie Lieder i siedzisz, a patrzysz, a tutaj w drugim siedzonku siedzi Zachary Wolf, który właśnie robi wszystkie jakby te, pisze rzeczy do New York Timesa, więc jakby drugi miesiąc w szkole i siedzi taki typ, a tam z tyłu siedzi właśnie jakiś główny menadżer z kami, no więc jakby siedzisz i tak trochę, no trochę ci robi tak, że wow, czyli jednak rzeczywiście to jest trochę różnica, że jakby ta ekspozycja w tej szkole jest rzeczywiście duża. Ale nie trzeba być w Nowym Jorku, żeby wykonując muzykę klasyczną, muzykę poważną, być teraz niemalże gwiazdą popu. To, co my obserwujemy nawet w Polsce, to jest renesans zainteresowania muzyką poważną, muzyką klasyczną. Wszystkie venue nowe, które powstały typu NOSPR, właściwie kto by tam nie występował, jest publiczność na takie koncerty, te koncerty są wyprzedane. Powiedz mi, w czym upatrujesz, już pomijając to, że wyczytałem około 2017 roku, kontratenorzy również przeżywali swój renesans. Tak. Więc skąd ten renesans? Wiesz co, kurczę, wydaje mi się, że jest wiele takich współczynników, które właśnie sprawiają, że ludzie mają takie potrzeby i myślę, że jednym z nich jest właśnie takie narzędzie, jakim jest internet i te wszystkie platformy, które są, jakby ten przepływ informacji i można po prostu bardzo szybko zobaczyć, co robi inna instytucja, co robią inni ludzie, jak podchodzą jakby do danej sztuki, więc myślę, że teraz jakby na pierwszym planie nie jest tylko właśnie ta muzyka rozrywkowa, tylko właśnie staje się też taką muzyką rozrywkową ta muzyka klasyczna. Jak dziwnie to może nie zabrzmieć, ale naprawdę jest, ja na swoim przykładzie widzę, że jak śpiewam na przykład koncert z Michałem, z fortepianem, co jest w ogóle najtrudniejszym rodzajem koncertu, taki recital,
we Frankfurcie na głównej scenie, gdzie się mieści tam 1600 osób, no to na skalę jakby muzyka popowego, no to jest prawie nic, no bo on sobie śpiewa na stadionie, jest setki tysięcy ludzi, ale dla muzyka klasycznego mieć cały teatr wyprzedany totalnie na taki koncert tylko z fortepianem, no to jest w ogóle jakiś taki hit sezonu, no więc wiesz, no i jeszcze na dodatek, że nie są to tylko no, starszej daty ludzie, jednak taki stereotyp jest, że tylko oni się interesują muzyką poważną, tylko jednak właściwie 70% tej sali to byli ludzie w moim wieku, może lekko starsi, może lekko młodsi, którzy są właśnie zainteresowani, mają jakiś taki, taką potrzebę, taki głód właśnie czegoś, spojrzenia na coś nowego. I też właśnie myślę, że jednak ten internet trochę otwiera ludziom oczy i głowy, że jednak są bardziej otwarci na różne style po prostu. Nie zamykają się w jednym jakby takim segmencie. I a propos social mediów, wszedłem sobie w internet, zobaczyłem, co robi Andreas Scholl, on prowadzi Twittera przede wszystkim. Tak. Filip Żaruski jest obecny na Instagramie, natomiast jeżeli chodzi o zasięgi, no to muszę ci powiedzieć, że... Są w tyle. No wiesz, no to jest tak, że oni też są jakby tą wcześniejszą trochę generacją, która zaczynała zupełnie w inny Ale sposób. Dawid Hansen również jest w tyle za tobą. No może tak. Wiesz co, ja w ogóle to jest taka śmieszna w sumie sytuacja z tym Instagramem, bo ja jestem takim no, grubym graczem na tym Instagramie, a wszystko się zaczęło w sumie od tego, że ja to sobie założyłem tak dla siebie, tak sobie tam wrzucałem jakieś zdjęcia. I myślę, że z rok trwało, jak mój dobry przyjaciel, z którym kiedyś grałem w tenisa i nadal uważa, że po prostu jechał mnie w każdej rundzie, jak byliśmy w drugiej podstawówki, w klasie podstawówki, to on powiedział, że jawaj, Jaku, weź zrób jakieś Insta Stories, po prostu wiesz, bo ty tyle podróżujesz, no ja nawet bym był ciekaw po prostu zobaczyć te miejsca, co robisz, jak tam, no to będzie na maksa ciekawe. Rok mnie namawiał i w końcu stwierdziłem, no dobra, coś tam wrzucę. I wrzuciłem jakieś tam rzeczy z tych moich podróży, i to się okazało być jakimś takim totalnym hitem, że zacząłem dostawać masę jakichś wiadomości od bardzo ciekawych też ludzi. I stąd właśnie też miałem masę takich fajnych współprac z różnymi fotografami, czy poznałem właśnie dyrektorów jakichś teatrów, czy instytucji innych niż właśnie takie moje typowo operowe. Jakichś muzeów, czy reżyserów w ogóle, jakichś takich reklam takiego poznałem. Bardzo fajnego gościa, z którym mam do teraz kontakt, który robi właśnie główne reklamy tam Gucci, Versace w Paryżu i kręci takie rzeczy. No ale jakiś tam złapaliśmy kontakt właśnie przez te wszystkie nasze instagramowe rzeczy. I rzeczywiście ja to nie robię, żeby się sprzedać dobrze, ale robię to dla własnego fanu. Jakby dla mnie to jest po prostu no fajna właśnie, zabawa. No właśnie pytanie, czy to jest jakby potrzeba i twój naturalny taki habitat, czy to jest działanie takie stricte marketingowe, czy to coś jest pomiędzy? Wiesz co, bardzo dużo ludzi, wydaje mi się, że myśli, że to jest takie, że ja w ogóle jako osoba jestem takim produkcikiem, wiesz, że o, tańczy sobie breakdance, tutaj, wiesz, robi jakiś tam, wiesz, zagra sobie tutaj, pobeatboxuje, tutaj coś zrobi, zaśpiewa pop piosenkę i takie, wiesz, że tu zatańczy, tu zagra, zaśpiewa, ale nie, to są wszystko takie dla mnie bardzo naturalne rzeczy. Ja nigdy nie robię rzeczy, na które nie mam ochoty. Jeżeli mam ochotę teraz wyjąć telefon, zrobić ci zdjęcie i po prostu stwierdzić, że super był wywiad, znaczy jest super na razie, więc może tak zrobię. Dzięki, ale nadal wiesz, nie wyjąłeś telefonu. Nie, bo nie mam go, wiesz co, jestem profesjonalistą, robimy wywiad, telefon jest wyciszony, jest gdzieś indziej. Ale wiesz co, ja ogólnie mam taką zasadę, że robię rzeczy, które mam ochotę robić, więc jeżeli jadę sobie tramwajem i patrzę gdzieś w bok i widzę coś śmiesznego albo coś, co mnie jakoś, nie wiem, no coś mnie zainspirowało, robię szybko zdjęcióweczkę, coś tam dopiszę, wrzucam. Jakby nie robię rzeczy tak marketingowo, że mam jakąś strategię i że siedzę w domu i nagle rozpisuję, że okej, to tego dnia o tej godzinie wrzucę to, bo wtedy najwięcej ludzi na to patrzy i będę... W ogóle mnie to nie interesuje, nie robię, bo ja jakby władam wszystkimi swoimi social media. Brat mi tylko pomaga robić jakieś takie rzeczy typu właśnie wrzucanie jakichś tam filmików na YouTube channel, czy właśnie te wszystkie eventy na moją stronę internetową, czy Facebook, ale ten Instagram, jakby wszystkie rzeczy ja piszę, redaguję i robię sam. I jakby tym się trochę szczycę, czyli no bo dla mnie to nie jest... ciągnie się za tobą sztab trzech osób, które mają... Nie, totalnie nie i też jakby... To mi daje totalną swobodę i czasami dostaję jakieś tam słowa krytyczne od jakichś osób, ale ogólnie nie mogę, no nie mogą tak naprawdę nic mi zarzucić, bo ja się tym zajmuję. To jest wszystko, to jest jakby mój trochę taki sukces, no bo teraz jakby jest całkiem duże zainteresowanie, nie to, że nawet moją osobą, ale właśnie tymi zasięgami, które ja osiągnąłem właśnie robiąc takie
takie rzeczy i czasami straszne głupoty, które po prostu mnie śmieszą. No. Ja mam takie dość sarkastyczne poczucie humoru i strasznie lubię robić takie głupoty. A czy twoi agenci, bookerzy, czy oni czasami mają jakieś uwagi dotyczące twojego wizerunku w social mediach, czy... Nie, właściwie to jest tak, że przez ten w ogóle okres tej izolacji tutaj, jak jestem w Warszawie, no to dlatego mam tyle pracy, bo większość tych instytucji, z którymi miałem współpracować, właśnie miałem mieć jakieś trasy koncertowe we Francji, w Hiszpanii, w Kanadzie, w Stanach, to oni wszyscy piszą do mnie maile, żebym nagrał coś, żebym mógł po prostu chociaż nagrać jakiś króciutki filmik z pozdrowieniami, z czymś, żeby jednak ta publiczność mogła jakkolwiek, wiesz, zobaczyć i mieć jakieś takie, wiesz, pozdrowionka chociaż. Więc jakby bardzo dużo ludzi do mnie pisze, ale wydaje mi się, że dlatego też piszą, bo właśnie takie mam zasięgi i takie jest jakby ten rodzaj mojej taki wizerunku właśnie w social mediach i w ogóle takiego mojego wizerunku, bo to nie jest... Ja nie zakłamuję, no jakby taki jak jestem na tym Instagramie, na tych social media, taki jestem też w życiu, no zresztą łatwo to można zweryfikować, jak ktoś mnie pozna, to od razu widzi, że taki po prostu jestem. Weryfikujemy na bieżąco. Bardzo dobrze, bardzo A czy dobrze. ty się wzorujesz, czy patrzysz, czy coś, ktoś inspiruje cię też w social mediach, że nie wiem, followujesz go, sprawdzasz Insta Stories, myślisz, o. Wiesz co, mam parę takich osób, które naprawdę uwielbiam. Jest taki gość, taki cyrkowiec akrobata z Australii, który robi fenomenalne rzeczy, bo to jest właśnie to, co ja uwielbiam, czyli poziom, czyli prezentujesz sobą jak najwyższy poziom profesjonalizm i tym ja jestem zainteresowany, bo dla mnie zawsze jednak profesjonalizm jest na pierwszym miejscu, czyli ja na samym przód idę do mojej sali i siedzę tam po prostu po 6 godzin i ćwiczę. A dopiero później jakby mogę to, wiesz, sobie robić zabawę i wtedy czuję, że jakby to ma usprawiedliwienie, bo robię swoją robotę dobrze. Ale ten gość jest niesamowitym w ogóle akrobatą, robi fenomenalne rzeczy, ale robi to w tak komediowy sposób, wymyśla tak komediowe triki, które są przetrudne, no, są naprawdę niesamowicie trudne, ale to jest, no, komedia, to jak to oglądasz, to, no, nie, no, jest naprawdę, naprawdę sztos, więc jest parę takich osób, które jakby followuję, patrzę na to, bo no, inspirują mnie te rzeczy, jakby ta pomysłowość i właśnie ten poziom, ten level, że to jest rzeczywiście na tym top poziomie i robią takie właśnie fajne komediowe rzeczy, bo ja lubię jak się ludzie śmieją, ja się lubię śmiać, więc... Nie no, muzyka poważna zobowiązuje do masy śmiechu. Olbrzymiej masy śmiechu. Nie no, wiesz, ja w sumie też właśnie łamię ten schemat tym, że na przykład z Michałem sobie kiedyś wymyśliliśmy, że okej, zaczniemy nasz recital, taki solowy, takim utworem, gdzie główny charakter, ta moja postać, Tolomeo, wypija truciznę, bo to już jest, dzieje się pod koniec całej tej brazylijskiej telenoweli operowej, że on wypija tą truciznę, bo już ma wszystkiego dość. I po prostu to jest taki na maksa dramatyczny utwór, gdzie słyszysz w tej orkiestracji, w tym fortepianie, w tym wypadku, te krople tej trucizny spływające na twoją duszę i po prostu czujesz tą śmierć, która cię, no ona przychodzi i umierasz. No więc ja śpiewam takie 7,5 minuty, na sam przód w ogóle, wiesz, ludzie klaszczą, ja się tylko kłaniam, nic nie mówię, po prostu jazda, umieram. Pierwsze 7,5 minuty i robię później, lubię się przedstawić i powiedzieć, że właśnie, no wiecie, słuchajcie, no tak naprawdę trochę umarłem, ale jeszcze coś wam pośpiewamy. No i mam takie jakieś swoje rzeczy, że tam robię takie przemówionko, lubię w ogóle mieć kontakt z publicznością bardzo i dlatego myślę, że to łamie zupełnie tą ścianę takiego stereotypu, że muzyka klasyczna, siadamy wszyscy ładnie, słuchamy sobie, skończył się utwór, bijemy brawo. Wszyscy się rozchodzą po domach i jest pięknie. Ja raczej preferuję taki nowy styl dość, który może być kontrowersyjny dla niektórych, że ja właśnie lubię tak, a sobie to pójdę w prawo, pójdę w lewo, tak sobie pochodzę, coś tam porobię, jakieś tam rzeczy. No plus rozmawiam z tą moją publicznością, więc myślę, że to jest coś nowego, świeżego i wtedy się śmieją. Ale ja muszę ci powiedzieć, że tak też było na Fryderykach, kiedy byłem na próbie twojej i patrzę na scenie, jakby występujesz, tu się wszystko zgadza, jest pięknie, natomiast wcześniej nie spotkałem się z twoimi, swoim Instagramem i nagle patrzę i w ogóle, co tu się dzieje? Na zasadzie, hej, tak się komunikują gwiazdy popu. I są tak aktywne i jakby same zdjęcia, nawet z próby, które dostałem dzień wcześniej,
totalny rozdźwięk, wiesz. Bo jesteś świeżaczkiem na moim Instagramie, wiesz, jesteś świeżaczkiem, ale ludzie, wiesz co, to ja wszystko to robię też dlatego, że jest jednak strasznie duży odzew. No ja, wiesz, no, nie wiem, jakie inni ludzie mają tam zasięgi, no ale jednak tych moich stories to no, ogląda bardzo dużo ludzi, no to jest, wiesz, tak. No, dziennie ponad 10 tysięcy sobie tam klika i patrzy, co ja robię, więc to jest takie fajne, no w sumie, że masz jakby taki duży odbiór i jakby tak dużo ludzi jakby pisze do mnie jakieś tam wiadomości, że coś ich zainteresowało, co to za utwór, a i coś tam. I właśnie, no nie wiem, i też ja działam też tak, że jak mogę pomóc, to pomagam, więc na przykład jak w tej okresie tej pandemii moja ukochana Prochownia Żoliborz miała tam problem, bo no ciężko taką, w ogóle te wszystkie miejsca gastronomiczne było utrzymać, no to jak tylko była możliwość, żeby coś tam zrobić, no to wiadomo, że zamawiałem od nich rzeczy, próbowałem to jakoś tam na tych moich stories też zakomunikować ludziom, żeby niekoniecznie pomagali Prochowni, ale żeby pomagali swoim lokalnym biznesom, bo to są te najbardziej wartościowe biznesy, moim zdaniem przynajmniej, bo oczywiście fajnie jest mieć duży brand, dużą markę, ale jednak mnie jest najbliżej do takich marek, które są właśnie na tych takich miejsc, które sprawiają, że czujesz się jak w domu. No dla mnie Prochownia to jest jak dom. No ja się wychowałem w tym parku, całe życie tam spędziłem, więc teraz jak tam sobie wracam, to jest no właśnie taki mój salon. A czy czujesz różnicę między odbiorem właśnie takim lokalnym, polskim, a międzynarodowym? Jaka jest w ogóle różnica, jeżeli chodzi o samą specyfikę występów i pracy z ludźmi tutaj, pracy z ludźmi tam? Wiesz co, no bo tu, kurczę, ciężkie pytanie o tyle, że jakby każdy kraj ma trochę swoje upodobania i tak na przykład jak nadal we Francji jestem najbardziej znany w ogóle, jakby, no to jest śmieszne, bo teraz jestem w tych spodenkach, w których występowałem na tym, powiedzmy, sławnym nagraniu, które ma tam już ponad 5,5 miliona wyświetleń i we Francji jest tak, że jak byłem w Nicei, zamawiałem sobie pizzę, no to pani do mnie podchodzi, zaczęła w ogóle, no nie wiem, wydawać dziwne dźwięki z siebie, mówić, że c'est pas possible. I ja mówię, że może pani pomóc coś. A on mówi, że to są te spodnie z tego nagrania, że to pan. Ja mówię, nie, no to się nie dzieje naprawdę, no serio? W ogóle w zaułku jakimś, wiesz, przy takiej budzie w okienko jakieś stoisz sobie, zamawiasz pizzę z jakąś dziewczyną, tak, jesteś na wyjściu i ktoś mnie tutaj zaczyna za spodenki zaczepiać. Więc jakby tam we Francji rzeczywiście ten klimat jest taki, że jestem dość rozpoznawalny, a tak samo nagle nie miałem świadomości, dostaję nagle wiadomość, że w Chile jest, w Santiago jest największy w ogóle, tak jak u nas powiedzmy Gazeta Wyborcza, jest krzyżówka z tyłu, jest moje zdjęcie i jest kto to jest, śpiewa muzykę poważną i jest breakdancerem. I jest moje nazwisko, jest odpowiedzią w krzyżówce. Ja mówię, nie no, ja sobie robicie. I rzeczywiście przez jakiś czas na tych moich statystykach w social media Chile i w ogóle Argentyna były bardzo wysoko. Czyli rozumiem, a ja tam nigdy nie byłem, wiesz. Czyli rozumiem, że nie masz takiej frustracji na zasadzie, nie no ja tutaj po prostu w szkole się chodziłem, do szkoły muzycznej, na uniwersytet, byłem w Juilliard, a tutaj ci rzempolą na gitarach są popularniejsi ode mnie. Nie, rozumiem, że w ogóle taka frustracja jest ci obca. Nie, absolutnie w ogóle na to nie patrzę. Jakby ja mam swoją taką, myślę, że każdy ma jakby taką swoją unikalną i oryginalną drogę. Ale jest coś w tym, że jednak ja się nawet nie na siłę staram się złamać jakieś tam właśnie takie stereotypy, ale no chcę zainteresować jakoś taką publiczność, jakby tą moją też generację, jakby tym, no tą muzyką poważną, która, no wiesz, no ta muzyka poważna, to jest też od razu taki sygnał, że to jest takie poważne, to że właśnie, że musimy tak usiąść, tak sobie tutaj posłuchać, wiesz. To jest naprawdę taka muzyka, że ja oczywiście, ja bardzo dużo różnej muzyki słucham. Jedynej muzyki, której nie słucham, to disco polo. Nie, mam nadzieję, że nikogo tutaj nie obrażam, ale no nie po prostu ważne. Nie. W każdym razie, wiesz co, lubię strasznie słuchać jakichś jazzu, funku, w ogóle, wiesz, no, australijskiego rapu, no to mam tak masę takich rzeczy. Ale uwielbiam czasami wstać rano, przygotować sobie kawę i nie wiem, posłuchać w ogóle, wiesz, muzyki klawesynowej Kuperena, no. I to mi po prostu daje takie coś, że nie wiem, mogę się odprężyć, mogę się czasami skoncentrować, to jest na maksa dobre czasami właśnie do takich momentów, gdzie możesz się jakoś tam skupić i rzeczywiście robić robotę na komputerze, a czasami też po prostu dla mnie też taka muzyka klasyczna,
a szczególnie ta muzyka barokowa, ma taki silny związek z naszą, z naszym systemem właśnie emocjonalnym. To jest tak dobrze napisane i te wszystkie figury retoryczne, które sprawiają, że nie masz pojęcia o muzyce, ale jednak czujesz. Coś tam jest w tym, że po prostu siadasz i masz takie... wow. I nie wiem, no ja mam czasami tak, i moi znajomi, którzy też w ogóle jakby nie są muzykami, też tak czasami mają, że wiesz, no jest koncert takiej muzyki poważnej i siedzisz i czasami masz tak, że no słuchasz, fajnie, jest spoko, interesujące, a czasami masz tak, że po prostu zamykasz oczy i się totalnie jesteś odklejony, że ta muzyka sprawiła, że po prostu lecisz do innego świata, masz po prostu jakaś burza mózgów się zaczyna i czasami masz dobre jakby pomysły na swoje jakieś tam biznesy, a czasami to, wiesz, wracają do ciebie wspomnienia, nie wiem, jak z babcią robiłeś właśnie naleśniki albo, no nie wiem, to są jakieś takie, wiesz, takie rzeczy, że ta rzeczywiście muzyka pobudza ten system emocjonalny w taki sposób, że rzeczywiście możesz przeżyć coś tak głęboko, no nie, dla mnie to jest w ogóle piękne, dlatego jestem totalnie uzależniony od tego. Jakby, wiesz, uwielbiam sobie czasami popowe piosenki pośpiewać, ale dla mnie jednak ten barok i w ogóle ta muzyka klasyczna czasami pobudza do takich rzeczy, do takich emocji, no że nie mam pytań w ogóle, wiesz. Siadam i mówię, nie muszę nic więcej. Słuchaj, emocje są ważne, chyba w dzisiejszych czasach są najważniejsze. Myślę, że tak, bo ja niestety zauważam, że strasznie dużo ludzi jest takich, nie wiem, takich wymiętych już z tego wszystkiego. Jest strasznie dużo bodźców, wiesz, zewsząd. No, media społecznościowe też dostarczają takich bodźców. Tak, dokładnie. Rozmawialiśmy jakiś czas temu z przedstawicielami hip-hopu i też właściwie skończyliśmy na rozmowie o emocjach. Ale z emocji przejdźmy do sfery profesjonalnej. Jaki masz team ludzi, w jakiej konstelacji pracujesz tak naprawdę? Ale w sensie mówisz o moim menadżmencie? O twoim menadżmencie, bo już wiemy, że social media to ty jesteś dyrektorem komunikacji. Nie, ja w ogóle lubię być moim własnym bossem, więc jakby to jest od samego początku, myślę, że dlatego zaszedłem tak daleko, jak jestem, myślę, że jestem już całkiem daleko, to jest właśnie to, że ja lubię być własnym bossem i ja bardzo dużo rzeczy produkuję sam. Jakby wszystkie te moje teledyski, jakby całe te szaty graficzne, ja wiem, z jakim fotografem chcę pracować i co ma być na mojej okładce. Bo jakby jak przygotowuję płytę swoją solową, no to ja wiem po prostu, co ja tam chcę mieć. No to jest moje artystyczne, moja wypowiedź, więc to jest, tak to wygląda. Ale mam oczywiście wspaniały team mojej wytwórni, Warner Classics i Erato, która dała mi taką dużą swobodę, bo no w tej muzyce klasycznej ja jestem gówniarzem. Ja tak naprawdę w ogóle, wiesz, no mam 29 lat. I dla niektórych to jest w ogóle dopiero początek kariery, albo dopiero zaczną za 6 lat, bo dopiero głos ich dojrzeje. A ja już sobie tam jakieś rzeczy porobiłem, jakieś tam rzeczy osiągnąłem, więc fajnie. Ale dali mi taką swobodę, bo wydaje mi się, że dobrze im po prostu sprzedałem jakby taki ten mój cały pakiet, projekt, wszystko przyniosłem, umówiłem. No ale mam super, super team tego Warnera, że jestem podpisany światowo, więc jakby w każdym kraju tak naprawdę oni mają swoje biuro, więc się zajmują różnymi takimi PR-owymi rzeczami, w sensie, że jakieś tam wywiady, właśnie tutaj jakaś telewizja, radio, jakieś gazety, a że ja pracowałem też w firmie odzieżowej Turbo Color, te spodenki właśnie, to wiesz co... Turbo Color siedzibę mają kilkaset metrów. No wiem właśnie. Więc z chłopakami z Turbo Color pracowałem też jako model, później wiesz, w sklepie internetowym liczyłem skarpetki, czy dobrze wszystko jest, czy się liczy. Więc jakby wszedłem też w ten świat mody i to dlatego... To się mówi streetwearu, ale wiesz co, no też robiłem, wiesz, no ja pracowałem też dla MAC Cosmetics, wiesz, robiłem jakieś tam sesje zdjęciowe właśnie dla takich dość dużych magazynów modowych, szczególnie we Francji, ale też takich światowych. No więc te Esquire'y wszystkie, czy coś. Pracowałeś też z Walkman. Tak, jest ten Walkman i to są rzeczy, które się raczej nie przytrafiają muzykom klasycznym, a mi się przytrafiały właśnie przez to, że ta moja droga była taka jakoś wysłana różnymi przygodami. I myślę, że to też jakby pomaga takiej wytwórni jak Warner, bo oni mogą mnie wtedy wrzucić w dużo więcej rzeczy tak naprawdę, no bo też we Francji byłem w takich dwóch, nie śniadaniówkach, tylko takich programach, które są no najbardziej znane właściwie w całej Francji, że są dwa takie show, które są takie wieczorne show, jest jedno z tym Janem Bartezem,
który zrobiłem w jednym roku, a w przyszłym roku, w następnym roku zrobiłem CETA W, który jest, no to jeżeli połowa Francji ogląda jeden, no to druga połowa ogląda ten drugi. Więc jakby w dwóch mi się udało pokazać, a zresztą też, no, oni mają te swoje narodowe święto, Bastille Days, i rzeczywiście jest wtedy gigantyczny koncert na Polach Elizejskich, gdzie przed wieżą Eiffla mają swoich artystów, którzy właśnie mają taki koncert. No i oni mnie zaprosili, no wiesz, Polaka, który śpiewa nagle na święcie narodowym we Francji, gdzie jest no pół miliona ludzi, jest jakby przed tobą, i więc no to są takie bardzo fajne rzeczy. No, ale myślę, że to właśnie jest taka praca tego, co ja robię sam, ale też właśnie tego mojego teamu, całego Warnera i nie tylko tego w Paryżu, tam gdzie jest ta baza, tylko tego światowego całego członu, który jest tam właśnie w tych wszystkich krajach. No plus mój management, no IMG Artists, no to jest jednak, mój management jest super. Pracuję z nimi od samego początku właściwie, tam od 2014 roku. Czy to ty musiałeś się dobijać do managementu, czy to oni sami? Wiesz co, to jest taka śmieszna sytuacja, bo IMG Artist, no jakby dla muzyków klasycznych, to jest taki, no wiesz, no to jest petarda, no to jest właśnie ten management, to jest no jeden z największych w ogóle i najlepszych. Ale ja przez to, że nigdy nie wiedziałem, że aż tak daleko zajdę, i byłem w Niemczech na jakimś programie dla młodych talentów, i były takie przesłuchania, gdzie masz 30 osób w takiej sali, tam jacyś dyrektorzy teatrów, właśnie jacyś menadżerzy, dyrygenci, i po tym przesłuchaniu możesz sobie z nimi porozmawiać. No i jednym z nich był Matthew Horner, który jest teraz moim głównym menadżerem, no który jest jakby taką, no taką grubą szychą, no wszyscy wiedzą, kim on jest, a ja nie miałem pojęcia, więc jak on przyszedł do jego tego pokoiku porozmawiać o tym właśnie przesłuchaniu, to on powiedział: no Jakub, wiesz co, bardzo jestem zainteresowany współpracą. No ja powiedziałem, że no wiesz, no fajnie, ale ja w sumie nie wiem, czy ja chcę z tobą pracować, więc jakby nie miałem pojęcia, z kim rozmawiam, ale on stwierdził chyba, że to było jakieś takie bardzo zabawne i urocze, i zrozumiał mój punkt, bo ja powiedziałem mu, że ja nie mogę, ja w ogóle mam taki pomysł na siebie, że jeżeli będę z kimś pracować, jeżeli chodzi o management, to chcę to robić na całe życie. Jakby ja nie mam siły na to, żeby zmieniać management co roku, tak jak moi znajomi niektórzy, bo coś tu się nie dogadali, bo tu są jakieś tam problemy. Nie, ja od początku wiedziałem, że ja chcę mieć związek na całe życie, bo wiem, że to po prostu skutkuje dobrym, jakby, no dobrą pracą, i jakby fajne rzeczy można wtedy zrobić. Więc zaczęliśmy chodzić na tak zwane managementowe randki. Ja zacząłem studia w Nowym Jorku, a oni, że mają bazę właśnie w Nowym Jorku, to po prostu Matthew chodził na jakieś tam różne moje koncerty, jakieś tam show, które mieliśmy w szkole, i chodziliśmy na takie nasze spotkanka, żeby sobie pogadać, i strasznie żeśmy się polubili. Przede wszystkim staliśmy się naprawdę dobrymi kumplami. Później przedstawił mi cały swój team, ten nowojorski, i teraz jest tak, że mój właśnie general manager to jest Matthew. Mam Markusa, który się zajmuje takimi rzeczami, typowo właśnie kontrakty, żeby wszystkie te rzeczy się zgadzały, plus Jamie jest od logistyki, uzgadniania programów, całej tej komunikacji, więc jakby mam trzy osoby w swoim teamie, pracują fenomenalnie, strasznie się też lubimy, więc to wszystko działa. Wiadomo, że nie ma nic bez problemów, musieliśmy się troszkę tak dotrzeć, wiesz, no w tej całej naszej pracy, ale wszystko działa świetnie, więc myślę, że jakby ta praca między właśnie tym IMG, Warnerem i tym, co ja sam po prostu non-stop jakieś się pomysły pojawiają i kreuję, to jednak to jakoś tam działa i owocuje. A w czym należy upatrywać tego, że ty masz management swój, w zasadzie nie mówimy tutaj w ogóle o lokalnych rzeczach, tylko mówimy globalnie o managementie w Nowym Jorku. Natomiast muzykom popowym i takim, którzy są w Polsce bardzo popularni, trudno się przebić, i oni w zasadzie, nie ma takiego przykładu. Są oczywiście zespoły, które podróżują po świecie i grają koncerty. Są DJ-e, którzy grają też w bardzo popularnych klubach. Natomiast coś, co wydaje się najbardziej takie do mediów dopasowane, czyli muzyka popowa, muzyka rockowa, ona nadal jest bardzo lokalna. To są bardziej wycieczki muzyczne niż praca na świecie. Wiesz co, no kurczę, no tak jest, to prawda. Ale dlaczego? To super, wrażenie, to już ustaliliśmy. Nie, tylko. No wiesz co, mam wrażenie, że to jest kwestia też jakby języka, no jakby wiesz, bo wielu tych artystów tworzy w swoich językach, i dużo ciężej później takiej innej publiczności to przyswoić, chociaż nie wiem, czy to jest tak naprawdę dobry argument, bo w operze
No my wszyscy śpiewamy w innych językach. No ja śpiewam i po niemiecku, po łacinie, po włosku, po angielsku, no wiesz, no co chcesz, to masz tak naprawdę, ale myślę też, że może dlatego, że jesteś w stanie na takim lokalnym rynku wyżyć, że jakby bycie freelancerem w muzyce klasycznej nie jest takie proste jakby na jednym po prostu terytorium, że i bardzo łatwo jest też dostać się gdzieś indziej. No tak naprawdę nie wiem, co ci powiedzieć do końca, bo nie wiem, dlaczego to tak nie jest, że trzeba rzeczywiście jakby, jak ktoś śpiewa taki pop albo właśnie rock, to myślę, że musi dojść naprawdę już na maksa wysoko, żeby móc mieć taką karierę międzynarodową, żeby właśnie jakieś festiwale międzynarodowe go zaprosiły, ale myślę, że to też jest kwestia tego, że może trzeba więcej walczyć. No nie wiem, bo ja na przykład dużo robię takiej roboty, że jak chcę gdzieś zaśpiewać, no to mówię, Matthew, weź. No weź, tam jest fajnie, ja bym chciał. Weź załatw. Weź załatw, co? A zazwyczaj przez to, że jakby w tym świecie muzyki klasycznej ja jestem taką dość personą już rozpoznawalną plus oryginalną, to zazwyczaj jest, no jasne, to robimy. Więc jakby myślę, że może po prostu było trzeba więcej jakiejś takiej ingerencji tego managementu i też od artysty, bo ja na przykład mam świadomość tego, że w tej muzyce klasycznej większość ludzi idzie na tak zwane gotowe, czyli dostają kontrakt, śpiewają operę, tyle. Ale jakby nie mają takiej swojej też inwencji, takiego swojego motoru, który ich jakby prowadzi, że dobra, no ja chcę zrobić to, albo taki projekt zrobić, albo o, to by było fajne, to by jakby było ciekawe dla publiczności, dla mnie. Więc jakby tego może brakuje, takiego głodu właśnie, żeby wyprodukować coś samemu. No to jednak kosztuje no strasznie dużo pracy, bo tak jak ci wspominałem, no ja zaczynam zazwyczaj o 8 rano, kończę o 2 w nocy, bo robię, no po prostu robię jakieś tam rzeczy, oczywiście się spotykam ze znajomymi, z rodziną i to jest mój priorytet tak samo, ale robię, dużo robię rzeczy, produkuję. No to ostatnie pytanie, jakie plany na przyszłość? Jak robisz, to jakie będą tego efekty? Słuchaj, teraz dużo nagrań, ale bardzo fajnych nagrań, jest bardzo dużo takich fajnych projektów nagraniowo-wizualnych też, więc myślę, że to ujrzy światło dzienne już niebawem, bo niedługo będzie premiera mojego teledysku, który nakręciliśmy w zeszłym roku, co prawda, ale przez to wszystko, co się dzieje, to się trochę opóźniło. Ale później będą kolejne rzeczy, będzie, już ustaliłem sobie program na całą płytę nową, moją solową, którą nagrywam we wrześniu, mam nadzieję. No i później mam nadzieję, że wszystko ruszy i będę mógł normalnie już podróżować. Tak naprawdę jutro lecę do Francji. Na pierwszy taki online'owy, powiedzmy, recital z Michałem, ale w 12 września mam cudowny koncert. Jestem strasznie szczęśliwy, wiesz, bo ja, to nie jest tak, że ja nie lubię śpiewać w Polsce. Po prostu tutaj za późno mi oferują różne rzeczy. Ja już wszystko mam, wiesz, na 2 lata do przodu, wiesz, ustawione. I ciężko później to wpasować, ale tym razem się udało, że rzeczywiście organizuję koncert charytatywny. Teatr Wielki się zgodził to wziąć pod siebie i jakby otwieram sezon w ogóle takim super koncertem charytatywnym. Więc to może być naprawdę taki spoko event. Super, no to nie pozostaje nic innego jak życzyć ci kolejnych sukcesów. Dziękuję. Będziemy dalej śledzić cię na Insta Stories. Zapraszam, bo dużo fajnych rzeczy może się pojawić, albo może też nie. Ja dziękuję bardzo. Gościliśmy Jakuba Józefa Orlińskiego, kontratenora. Ja nazywam się Tomek Rawski, a Państwo oglądali Live Talk. Dziękujemy. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki. No tak jak Ci mówiłem, jestem gadatliwy.